Hej, hej, moi drodzy, cię spontanicznie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam was na pogadaneczkę. Trochę w ogóle niekorzystnie tu światło pada. Jeszcze jest troszeczkę jasno na zewnątrz, bo jest godzina, słuchajcie, 16:11, więc troszeczkę jeszcze coś nie coś tam jest, ale już zbyt ciemno, żeby mnie ładnie oświecić. Zbyt późno się zabrałam za to. Mam zaplecione dzisiaj warkocze ze względu na to, że myłam dzisiaj włosy i stwierdziłam, że sobie zaplotę, jak będą jeszcze mokre, że później jak rozplotę, żeby mieć ładną fryzurę, no nie? Także z oddali troszeczkę się nagrywam, gdyż bardzo mnie wysypało i w ogóle, więc tak, wiecie, z dalsza. Pewnie jak będę to montować, to się będę denerwować, jak wyglądam, ale no trudno. Po prostu nie po to przychodzę, żeby wiecie, wyglądać jakoś cudownie, tylko żeby z wami sobie pogadać. A mianowicie, co mam na myśli? Słuchajcie, przychodzę dzisiaj z tematem, tak jak widzicie po tytule. Jest to temat odnośnie właśnie małżeństwa i przysięgi małżeńskiej. Ja was taka tematyka. Czekajcie, właśnie sąsiad zaczął wiercić. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało. Więc jeśli interesuje was taka tematyka, bo tak mi, wiecie, przyszło do głowy spontanicznie wczoraj, żeby poruszyć ten temat i może też zachęcę was po prostu do komentarzy i do tego, co wy myślicie. To stwierdziłam, dobra, nagram, czemu by nie? Mam nadzieję, że ten pan przestanie wiercić. Mam tutaj już buteleczkę wody. No właśnie, w razie gdyby mi zaschło w gardle. Tak sobie właśnie pomyślałam. Bo różne mam doświadczenia w życiu i różne rzeczy się dzieją. I doszłam do wniosku, że może i też dużo osób obserwuje tych właśnie małżeństw, czy w ogóle osób, które są w związkach i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, czekajcie, może się przykryję, że warto by było poruszyć ten temat. Mam na myśli przysięgę małżeńską. Stwierdziłam, że sobie ją rozłożymy na czynniki pierwsze. I się zastanowimy, jaki jest sens w ogóle wypowiadania tych słów i czy faktycznie się ludzie tego trzymają. W ogóle na pewno są tutaj osoby, które mają mężów i też bardzo bym chętnie się dowiedziała, co myślicie w tym temacie, więc czytam. Ja biorę ciebie za żonę męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Wiecie, jak mówicie do kogoś przysięgę, no to jednak składacie jakąś obietnicę. I w tej obietnicy jest właśnie miłość, wierność i uczciwość małżeńska, nie? Czyli obiecujecie, jakby nie patrzeć, tej osobie po drugiej stronie właśnie, że będziecie ją zawsze kochać. Że będziecie zawsze wierni, że nigdy nie zdradzicie tej osoby, że nie będziecie, wiecie, gdzieś tam może tej osoby obgadywać, ani działać w taki zły sposób na jej niekorzyść. No i ta uczciwość małżeńska, czyli nie oszukacie jej, nie wiem, nie okradniecie, nie okłamiecie i tak dalej, nie? I myślę sobie, tak patrząc czasami na małżeństwa, gdzie to się sprawdza? Czy są faktycznie takie małżeństwa, które się trzymają tych zasad, które faktycznie się bezwarunkowo kochają, które faktycznie się nie okłamują, mogą na sobie polegać, dotrzymują obietnic, są wierne? To jest bardzo ciekawe. Ważne jest, że ci nie opuszczę aż do wiadomo czego, bo nie można tego słowa na YouTubie użyć, więc wiadomo, że ci nie opuszczę aż do tego, wiecie, do końca, nie? Bo nie można tego słowa na YouTubie powiedzieć. I tutaj właśnie chcę się zatrzymać, żeby z wami podyskutować właśnie, że o tym nie opuszczaniu kogoś do końca, że powiem wam, że jak przyszedł lockdown, to podobno po tym czasie, po tym roku właśnie, gdzie siedzieliśmy w domu, to było tyle rozwodów, że po prostu adwokaci tylko zacierali ręce po prostu na kolejne pary, żeby ich rozwodzić.
I powiedzcie mi, gdzie tutaj jest w tym wszystkim właśnie ta obietnica? Czy to w ogóle ma sens, że obiecujemy komuś podczas ślubu, że będziemy z tą osobą do końca, po czym mija na przykład, nie wiem, powiedzmy 3 lata, 5 lat, 20 lat od ślubu i nagle po prostu rozwód i whatever, nie? Że wiecie, nie wiem, czy mam czasami takie wrażenie, że ludzie się pobierają pod wpływem takiej chwili, że ulegają może presji rodziny, że prawdopodobnie w większości przypadków też pojawia się w drodze dziecko, więc żeby uniknąć jakiejś dyskusji między rodziną, to dokonują właśnie aktu ślubu, żeby potem nie było, że wiecie, że dziecko urodziło się w związku bez ślubu. I myślę, że to jest tak wszystko, wiecie, zawoalowane tymi tradycjami, jakimiś tymi wszystkim, tym całym naciskiem i rodziny, i gdzieś tam i matek, i ciotek, i babci, tych wszystkich właśnie osób dookoła nas, że my nawet jak nie chcemy i dobrze nam się żyje, wiecie, na tak zwaną kocią łapę i nawet byśmy chcieli mieć to dziecko, to i tak musimy ulec tej presji dopasowania i po prostu za kogoś wyjść. Żeby to było w dokumencie, żeby było to nazwisko i tak dalej. Że jednak ta presja tego ogółu, presja tej powtarzalności tych wszystkich właśnie związków, które tworzą rodziny i ta powtarzalność jest tych ślubów, że no stwierdzamy, no my też, tylko że potem jesteśmy, nie wiem, 10 lat razem, czy 5 nawet, gdzie ta codzienność jest, gdzie wiecie, gdzie jest rutyna i potem nagle stwierdzamy, że kurde, że jednak, no że nie chcę, że się męczę, że nie wiem, on mnie oszukał, on mnie zdradził, on po prostu, nie wiem, nas zadłużył rodzinę, nie wiem, nie szanuje dzieci, nie szanuje mnie. Albo po prostu się wypaliło, nie zawsze, wiecie, musi być jakoś bardzo tak agresywnie, czasami może być po prostu wypalenie. No i co wtedy? Co wtedy z tą obietnicą właśnie tej miłości, wierności, uczciwości i że się nie opuści kogoś do końca, nie? Gdzie to wyparowuje? Nie istnieje nagle? Że wiecie, że jednak coś komuś obiecujecie. Tylko, że też z drugiej strony, jeśli faktycznie związek jest bardzo taki patologiczny, toksyczny, no to też po prostu no, nie będziecie siedzieć z takim człowiekiem, bo coś obiecaliście publicznie przy urzędniku czy przy Bogu nawet. To już w ogóle rozwód kościelny to... Jakbyście mieli to załatwiać, słuchajcie, to ja nie wiem. Nigdy nie poznałam osoby, której udałoby się rozwód przez kościół. Nie wiem jak to po prostu można przekonać. Jakie muszą być argumenty. Także co? Co wy o tym myślicie w ogóle? Ja jestem, powiem wam szczerze, troszeczkę pogubiona i troszeczkę taka rozdarta. I w sumie im jestem starsza, a mam już 32 lata i zauważyłam, że po przekroczeniu 30 troszkę jakiś miałam skok znowu rozwojowy, to chyba jest naturalny etap, że to totalnie w ogóle mi się światopogląd zmienił i myślę sobie, kurczę, jak ja mam komuś uwierzyć na słowo? No przecież to się nie da, słuchajcie. I tylko i wyłącznie zaślepienie uczuciem i takie uzależnienie od uczucia tego zakochania, że ja się uzależniam od zakochania w tej osobie i trochę mi się, wiecie, w mózgu mi się zmienia cała chemia i po prostu i się przyklejam do tej osoby, to mi gdzieś zasłania klapki robi. I wtedy mam takie, na takiej zasadzie, no przecież on mi się oświadczył, on mi powiedział, że mnie kocha i tak dalej, że żyć bez mnie nie może. I wtedy ja mu wierzę tak w tamtym czasie i w tamtym czasie sobie obiecujemy na ołtarzu no tę wierność, uczciwość i tak dalej, nie? No ale w perspektywie czasu
zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie powiem wam, że na różnych portalach po prostu bez jakiegoś opamiętania jest masa kolesi, którzy mają normalnie żony, mają normalnie dzieci i mimo to podrywają, bądź się nawet umawiają w jednym wiadomym celu z młodszymi kobietami, właśnie zamiast się, wiecie, z żoną siedzieć na tyłku, to się umawiają i tak sobie myślę, kurde, jak to wszystko ogarnąć, słuchajcie, jak to uwierzyć, jak to wziąć te słowa za prawdziwe i dokąd po prostu to wszystko zmierza, nie? Bo nie wiem, czy z tego budżetu, który dajecie na wesele, to może już od razu 5 tysięcy odłożyć na ewentualny rozwód, nie? Bo ja nie wiem, kochani. Także czekam na wasze komentarze. Taki dzisiaj vlogasek pogadankowy. Czekam na wasze sugestie. Ja się rozłączam. Taki dzisiaj szybki, krótki filmik. Drugi to będzie vlog, bo będę naprzemiennie robić. W ogóle zrobiłam już pranie, wyschło mi, także już w przyszłym filmie będę w innym swetrze. Chociaż ja go wyprałam w międzyczasie, ale cały czas dostaję komentarze na Instagramie na ten temat i muszę ciągle się tłumaczyć z tego, po prostu. Przyjdzie lato, to będzie inaczej. Słuchajcie, to będę miała więcej bluzek. No, także kochani, to by było na tyle w tym filmie. Zachęcam was do komentarzy, do tego, jak wy to postrzegacie. I co? Widzimy się w kolejnym filmie, już w normalnym vlogasku. Także trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!